Witam was serdecznie, jestem Mr. Pity, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. No i tak, najpierw idziemy oddać chleb Torwiel, potem raczej udamy się na pola, żeby trochę poekspić i jakieś tam questy wykonać. Może na ja to źle idę, może na te, na niektóre przynajmniej, jak się zwie, o zlecenia i właśnie będę musiał znaleźć jakiegoś kolesia w wiosce, co ma książki, bo ja nie umiem z Alp tego potrzebnego tego wydobywać. I właśnie dupa. O Janeś. Wybaczcie. O, coś tam. Król rybak, nie, dzięki, tam nie idę, nie chce mi się. A może jakiś tu z nich ma? A może król rybak ma? Książki? Nie, raczej wątpię. Ktoś w wiosce powinien mieć. Mam nadzieję, że ma. Jest i to również, no i ciekawe co nam też w zamian. Kupiłem dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz. Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Nie ma sprawy. Dobra, ale tam 5 runów by mnie zbawiło, więc. Okej, dobra, to teraz do wioski. Mam za król rybak, nam coś powie ciekawego. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Tak. No Cóż, ja interesuję się pierdzielę. okolicą zawodowo. Jestem Wiedźminem. Czy wiedział, że są jakieś potwory? Amfizbeny, żagnice, żyrytwy? Nie? Może jakiś smokorzów? Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. Fuck it. Dobra, kolejny pan został jeszcze jeden. Zabiłeś króla rybaka, nie, tego to ja ci nie odpuszczę. Jeszcze nie zabiłeś, ale... Nieważne. Dobra, padasz. Dobra, teraz można już iść do wioski. No a właśnie tej jego łódki będziemy potrzebowali, żeby przepłynąć na taką małą wysepkę, ale... No i tam się... A nie, będę wam spoilerował. Ale tam będzie bardzo dużo... Znaczy będzie trzeba tam popłynąć. Po prostu. Dobra, tylko kurczę zastanawiam się, czy ktoś tutaj ma książki na sprzedaż. Jak nie ma, no to jestem w dupie, niestety. Może tam sołtys albo ktoś taki? Oby. Bo jeśli nie, no to... Nie no, ktoś na pewno, ktoś musi. W końcu inaczej bym tych questów nie zrobił. Jak się zawsze robiłem. Dobra. No ale tu jest ładnie, kurczę. Dobra, 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 dobra. Czemu ta wioska jest tak daleko? Ja pierdzielę. Siema Kowal. Dziś gramy w BF-a, pamiętaj. Tobias Hoffman, to jest ten sołtys, kurczę, że on ma książki. Witajcie, Monster Dzieju. Witajcie. Yo. Witam. Kto to jest Monster Dziej? Miano wasze Monster Dzieju, jeśli wolno spytać. Aha. Wolno. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Ho, ho, Wiedźmin. Ho, ho. To ho, się ho, dobrze ho. Dwóch Wiedźmin. Ho, ho.
Ho, ho. Tobias Hoffman, sołtysem jestem. Ho, ho. No to powiedzcie, Monster Dzieju, co was sprowadza? Chcę kupić książki. Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Na morze. Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi dowody, a sy... Pomówmy. Co chcę? Czyli raczej nie. Do karczmy, do mostu, Tom Kowala, Aliny, piekarza, Adama, sołtysa, krowacza, brandnicyjna. No to nie, no to ktoś w karczmie musi mieć. No tutaj już nikogo nie będzie. Nie no, Kowal na pewno książek nie ma. Syn Kowala też raczej nie. Nie, w ogóle Kowal nic nie sprzedaje. Syn Kowala ma tam tylko jakieś bronie, runy i tak dalej. Do ostrzenia po prostu. No i tak mieliśmy się udać do karczmy najpierw, żeby pokazać z tym Julianem. Potem pójdziemy na pola. Kurczę, no ktoś tu ma jakieś książki. Bo jak nie, to słabo. Bardzo słabo. O, Celina. Podrywa Juliana. Niedobrze. Pogadajmy z nią. Aha, sama za mnie pogada, dobra. Dzień dobry, Wiedźminie. Dobry. Witaj. Wyglądasz na smutną. Coś się stało? Moja siostra wychodzi za mąż za mężczyznę, którego nawet specjalnie nie lubi. Nie mam się w co ubrać na wesele, bo pan ojciec wydał wszystkie oszczędności na posag ukochanej córeczki. A do tego jest gorąco jak w piekle i wszyscy są jacyś nerwowi. Poza tym wszystko w porządku. Rzeczywiście nie brzmi to najlepiej. Mogę zadać pytanie? Tak. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. Teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmij się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam, jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jak ja jej nienawidzę. Ale nie doczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę? Pokaż! Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. Mam jakieś pierścienie w ogóle? Cóż, no dobra. Wow. Dobra. Teraz do Juliana.
Geralt, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alvina. Alvina? Zaraz, coś miałem koniecznie zrobić. Triss mi to wbijała do głowy przez godzinę. A, już wiem! Mam dla niego amulet z Dimerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie. Mam dla ciebie przesyłkę. Jaką przesyłkę? Nie wiem. To za trudne zadanie, jak na mnie. No nie, bocz się już, Jaskier. Powiedz, co dla mnie masz. No dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. Od Shani? Daj mi go zaraz. Jezus. Geralt? Odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Posłuchaj, mam na głowie własny ślub. Nawet nie wiesz, ile czasu zajmują przygotowania. Przyjdź później. Masz książki, Boże. Alpy, tak? Alpy, to były Alpy. Chyba sobie żartujesz. No chyba sej jaja robisz, no. I skąd ja mam teraz tę książkę wziąć? No świetnie. Mam bazyliszki. Coś tam jeszcze też będzie mi potrzebne. Zjadarkę właśnie. Nie mam Alpy, no oczywiście. Fuck. Fuck, no. Dobra, to przeczytajmy sobie może najpierw ten list utrzymany. Dobra, nie chciałem się wyczytać. Geralt? Chciałbym odpisać na list. Dobry pomysł. Mam pergamin i pióro, a zastanów się nad jakimś początkiem. Niech będzie kochana Shani. Widzę, że wasz romans kwitnie. Cieszę się, Geralt, naprawdę. Zostawmy to. Co dalej? Może napiszę coś o Alvinie? Tak, na pewno się o niego martwi. Poproszę ją, żeby niezwłocznie poinformowała Foltesta o wyczynach królewny Abby. To ją zainteresuje. Dobrze, siadaj i pisz, a potem zanieś list rybakowi. Dostarczy go do wyzimy. Dobra. No dobra, to teraz trzeba tylko dostarczyć ten stan. Really? Really? Nic, really? Ja się chyba zabiję. No i oczywiście wszystko poszło w dupę. Tak, żadnego kupca nie ma.
to czyli musi być ktoś w tym, w tej wiosce. Albo nie wiem, już nie mam pojęcia. A właśnie, guślarka. To czy ona może coś mieć? I to nie jest zwykła guślarka, to jest Abigail. Pogadajmy z nią. Witaj ponownie, Geralt. No, witaj. Abigail. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Miejscowi przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Chcesz? Zdradzę ci ich największy sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść według tajemnego przepisu starej guślarki. To maść krowy czempionki. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. To ty zostawiłaś ogłoszenie na słupie? Tak, w sprawie zębów z jadarki. Potrzebuję 10 sztuk do eliksiru miłosnego. Aha. Rozumiem. W takim razie chyba zapoluję na zjadarki. Czekam z niecierpliwością. Trzeba będzie zapolować. Dobra, jeszcze. Czego? Dlaczego nie mieszkasz w wiosce? Będziesz musiał się z tym pogodzić. Abigail, pamiętasz wtedy w jaskini? Geralt. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. O Jezus. Chyba się zabije. Potwory bagienne. Mam w dupie potwory bagienne, szlak. Ty też nic nie masz. O, to mam na ciebie wylane. Nara, idę stąd. Zawieśniaki. No wyłaź stąd. I teraz zamiast iść na pola, to będę szukał książki o Alpach. Ty nie masz żadnych książek, to się dziwić. No twoja żona. Powiedz, że twoja żona coś ma. Że ona sprzedaje książki. Bywaj. No ja pierniczę. Pewnikiem coś knują. Ranny gleczo i odpoczywające. Co miałam zrobić? Dobra, to może najpierw do Aliny. Czy to Alina sprzedaje? Sprowadzisz na nas kłopoty. Aha, to nie tu, to tu. Nie ma jej. Santania. Jej tu nie ma. Oczywiście w tym odcinku nic nie zrobię. Dobra, to chodźmy do Celiny na razie. Może ona będzie wiedziała. O Jezus Maria, no jak mnie to denerwuje. A nie jest Alina. Gdzie ona jest? Tu jest. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Szukam Alwina.
Ten chłopak jest jak żywe srebro, kręci się wszędzie. Jeśli nie ma go w wiosce, poszukaj nad rzeką. Alvin lubi tam chodzić. W takim razie pójdę nad rzekę. Dziękuję. Dobra, dobra, ale jeszcze coś. Co się... Twojej siostrze nie chodzi o Juliana, lecz po prostu o bogatego męża. Celina bywa nieznośna, lecz wierzę, że gdy sama wyjdzie za mąż, zmieni się. Wiem, że Julian mnie kocha i żadna sprzeczka tego nie zmieni. Chciałam się upewnić, że z moim kochanym Julianem wszystko w porządku, ale nie chcę, by pomyślał, że się przejmuje. Dziękuję, Wiedźminie. Kobiety. Podstęp ta siksa. No to idziemy tam nad tą rzekę. O Jezusie, Jezusie. Kurczę. Nie mam pojęcia, kto sprzedaje, czy ktokolwiek sprzedaje te książki. Chyba nikt, więc jest przerąbane. Ulubione miejsce Alvina, tam też są utopce, a to w nocy dopiero. Kurczę, tam będzie gdzieś ognisko. Niestety chyba wątpię. Przejdziemy się też do zawalonego mostu, może jest Alvin i pies Alvina. Ciekawe, Alvin ma psa. O, zjadarka. Chodź, chodź. Gin. Już wszystko okej. Uratowałeś mnie. Strasznie się bałem. Już dobrze, jesteś bezpieczny. Wiem. Czemu bawiłeś się nad rzeką? Znalazłem rannego pieska. Shani mówi, że trzeba opiekować się słabymi i chorymi. Co mi strzeliło do głowy? Misie, patysie? Może zamieszkamy razem? Przynajmniej się nie oświadczyłem. Shani zasługuje na normalnego męża, który będzie o nią dbał, a nie włóczył się po świecie, nadstawiając karku dla kilku marnych złociszy. Nie mam prawa narażać jej i Alvina. Jestem Wiedźminem. Chociaż czasami żałuję. I tęsknię. No, nieźle. Mam dla ciebie prezent. To naszyjnik z Dwimerytu. Podoba ci się? Naszyjniki są dla bab. Ten jest magiczny. Odpędza złe sny. Zresztą ja też noszę naszyjnik. Amulet jak wiedźmiński. Super. Chciałbyś zamieszkać z Aliną i Julianem? Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca. Chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alvinie. Nie przejmuj się nimi. A ty, Wiedźminie, nie chciałbyś zamieszkać wśród normalnych ludzi? Wiedźmini zostali stworzeni właśnie po to, aby chronić takich ludzi. Prostych, bezbronnych, zwyczajnych. Alvin, załóż naszyjnik. Dłoń, spójrz mi w oczy. Zobaczysz tę swoją śmierć. Alvin! Czy teraz rozumiesz, czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralt, otwórz oczy, zrozum. Skoro pomędrow. Szczęście tylko jeden. Dobra. No nie wiem co teraz, tak szczerze.
O, właśnie, chodźmy do tego mostu, tam jest koleś, kto też ma do nas zadanie. Jedno. Murarz Han. Ha. Harn. O. Nie. Fajny jesteś. To jest Harn czy Ham? Harn. Dobra, dobrze przeczytałem. Witajcie, panie. Dalej nie przejdziecie, most jest zniszczony. Znam się na tym, jestem murarzem budowniczym mostów. Nie wygląda na przeszkodę nie do pokonania. No, ale tam dalej nic nie ma, tylko lasy i łąki. Dziękuję za przestrogę. Może potrzebna wam pomoc Wiedźmina? Jesteście Wiedźminem? Tak się składa. No. Panie? No. Potrzebujesz usług Wiedźmina? Dzieło mojego życia stoi na krawędzi niebytu, dobry panie. Ty jeden możesz odwrócić nienazwane fatum, odjąć memu sercu rozpacz. Co się stało? Miałem sen. Duchy rzeki, przepełnione rozpaczą, błagały mnie o pomoc. Mnie, pokornego sługę pani jeziora. Taki zaszczyt, taka szansa na pokazanie swego przywiązania i wierności zdarza się tylko raz w życiu. Oczywiście. Stary most, którym się zajmuję, przestał być używany i popadł w ruinę. Duchy przywiązały się do mostu i starego koryta. Poprosiły mnie, abym przywrócił dawny porządek rzeczy. Jak mogę pomóc? Wisi nade mną złe fatum. To, co zdołamy razem z synem w dzień zbudować, ktoś niszczy w nocy. Założę się, że to te przeklęte skrzaty. Mogę ci pomóc, ale to będzie kosztowało. Mogę zaoferować ci 400 orenów, księgę o upiorach i królu Gonu lub pomoc mojego syna, świetnego łucznika. Proponuję ci jego pomoc podczas niebezpiecznych wypraw na pola. Sam wybierz. Zgoda. Kasa. Udaj się do guślarki, która mieszka w wiosce. Tylko uważaj, to czarownica. Ja sam boję się do niej chodzić. Ona pewnie zna sposoby na odpędzenie skrzatów. Dobrze, pójdę do niej. No. Kolejnego questa. Dobra, to w takim razie to niestety w tym odcinku na tyle. Nie zrobiliśmy tutaj nic, nie zrobiliśmy dzisiaj nic, ale no trudno. Postaram się znaleźć tą księgę do Alp, a jak mi się nie uda, no to nie wiem. Naprawdę nie wiem, ludzie. Nie zrobimy tego questa i tyle. No też żal dupę ściska, bo no nie wiem, naprawdę nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne, postaram się znaleźć, może tylko coś przeoczyłem i on jest tam, gdzie. No i nieważne, dobra, dzięki, ogólnie dzięki za oglądanie. Wyczekujcie następnych odcinków, no i na razie, cześć, trzymajcie się.